Ja jak się dowiedziałem, że są organizowane zawody, to zadzwoniłem do pana Jana Garcarka i się zapytałem, dlaczego jeszcze nie dostałem zaproszenia. Od razu się znalazło miejsce i bardzo się cieszę, chociaż ten sezon dobrze by było już zakończyć, ale człowiek żyje takim nastawieniem, że za chwilę jest ta zima i ona będzie długa i będzie się dłużyło do tego sportu, więc jeżdżę po prostu ile mogę, bo sprawia mi to przyjemność i to co robię po prostu jest moim życiem, więc jak zawsze to wykorzystuję na maksa. Najstarszy turniej w Polsce z wielką historią i dzisiaj właśnie jak wchodziłem tutaj do klubu na autografy, tak sobie zobaczyłem, mówię, Roman Jankowski wygrał te zawody chyba trzy razy. Trzy, a widziałem dwa mi się rzuciło i same takie mocne nazwiska, więc mówię, fajnie by było, jakby moje zdjęcie też było na tej ścianie i się po prostu udało. Bardzo się cieszę. Robi to wrażenie ta ściana od 1950 roku, legendarny Alfred Smoczyk też z Leszna, no także gdzieś tam dołączysz do plejady takich zawodników z Leszna, którzy też wygrywali. Cieszę się, że mogę zapisać się w historii i to jest bardzo dla mnie fajny dzień, bo zawsze chciałem wygrać w tym turnieju, dzisiaj się udało i z ostatniego razu, co pamiętam, jak tu byłem na trzecim stopniu, a dzisiaj mogę stać na najwyższym i to jest, tak powiedziałem, bardzo miły dzień dla mnie. Są trofea żużlowe, które właśnie zawodnicy chcą wywalczyć do kolekcji z lata Priwa Pardubice. Łańcuch herbowy też chyba jest takim trofeem oryginalnym, pięknym, cennym. Tak, dokładnie. No tu jeśli chodzi tutaj o zawody w Polsce, to memoriał Alfreda Smoczyka też w tym roku udało mi się, więc naprawdę ten sezon pod względem takich indywidualnych turniejów jednodniowych, to naprawdę mogę powiedzieć, że poszło mi całkiem nieźle i oby ten sezon następny był jeszcze lepszy i trochę tą formę z tych turniejów jednodniowych przełożyć na PG Ekstraligę. A nie było łatwo chyba wygrać w Ostrowie, jednak Fredrik Lindgren, groźny zawodnik z Grand Prix, Olivier Persson, świetnie spasowany zawodnik gospodarzy, też mocno na absolucie krwi, ale gdzieś tam udało się te 14 oczek zdobyć gwarantujące zwycięstwo. No zawody były bardzo ciężkie, juniorzy tutaj z Ostrowa też bardzo dobrze jeździli, widać, że tu fajnie naprawdę w tym klubie wszystko funkcjonuje, od juniorów po sztab szkoleniowy, to widać, że tutaj jest ta moc w parkingu, co potem się przekłada na tor i fajnie, że tak to wszystko tutaj ładnie funkcjonuje w Ostrowie. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję.